listwa typu Master Slave. Zakupiłem sobie taką listwę oraz w Atomierz byłem ciekaw, gdzie mi ucieka nadmiarowa ilość prądu. Urządzenie w Atomierz po podłączeniu pokazuje, w jakim czasie ile watów zostało zużyte. Nawet jak się poda cenę jednostki kilowatu, to nawet poda, jaka to jest cena tego. Ja użyłem tego do zdiagnozowania, które urządzenie mi że prąd, a tak naprawdę nie musi być cały czas włączone, żeby po prostu na głupio nie próbować na chyby oślep, tylko jakoś bardziej metodycznie. W moim wypadku znalazłem, że są to obie wieże, które posiadam na mieszkaniu. Jedna zużywa cały czas 30 W, nawet wyłączona, a druga aż 40. Co ciekawe, ta co 40 to się wahało między 27 do 40 parę. Skąd to wahanie? Nie wiem. Wieża była cały czas wyłączona w tym okresie. Tu znajduje się zużycie aktualne, zużycie w sumie i czas, w jakim to było mierzone, to zużycie. No, ale potem jak znalazłem, kupiłem sobie taką oto listwę typu Master Slave. Na czym polega Master Slave? W momencie, jak na gnieździe Master nie ma poboru prądu o określonej wysokości, którą określamy za pomocą tu pokrętła, to po prostu na pozostałych gniazdkach nie ma prądu. U mnie to działa tak, że tu mam podłączony laptop, a na resztę mam peryferia typu wieża rzutnik. Więc dopiero jak włączę laptopa, wszystkie inne urządzenia dostają prądu. Ma to sens i oszczędność u mnie powinna być na jednej wieży 40 W na godzinę, gdy ta wieża w większości czasu jest nieużywana, bo jest częścią kina domowego. Dodatkowo urządzenie posiada filtr przepięciowy na antenę standardową, zwykłą, no nie korzystam, nie mam anteny, nie sprawdziłem, jak to działa, oraz na zwykłą RJ-kę też nie korzystam, jakoś dla mnie to jest pomijalne, o jakość, bezpieczeństwo dba u mnie UPS i UPS puścił te kable w środku budynku, więc ewentualny piorun też to nie uderza. To nie jest wbrew pozorom takie głupie, bo mieszkając w dużych blokach już przez 20 ponad lat już dwukrotnie zdarzyło się mi wymieniać router z powodu przepięcia spowanego piorunem. Dodatkowo urządzenie zawiera przełącznik między trybem Master Slave a Normal. Cała listwa jest dosyć masywna i duża, jak widać karton jest naprawdę duży. Nie chcę mi się go tu tachać i odpinać całego, dlatego Wam pokażę tylko kartonik. Zakup jest bardzo dobry i wart swojej ceny. Zdecydowanie polecam.